Witajcie raz do Wiedniu. Radzimy sobie, że możemy się tu raz spotkać. Dzisiaj już ten trzeci popołudniowy cykl 60-letni tradycji tego dnia kultury beskidzkiej w amfiteatrze imienia Stanisława Hadeny w Wiśle. I to dla statystyki, do tych, co to notują, bo się potracą kapkę, się jest poniedziałek. Bo jak to liczyć, jak sobota była święta, niedziela święta, dzisiaj święto, jutro święto, także możecie się kapkę potracić w tym. Dzisiaj poniedziałek, trzeci dzień. Także miejcie to na uwadze. Witam Was serdecznie. Pogoda, odpowiada pogoda dzisiaj, czy nie? Może być, nie? A deszcza chcecie trochę, czy nie? Nie chcecie, no ale dobra, załatwiona sprawa. Załatwiona. Więcej nie trzeba pytać. Także zaczynamy, bo tego sporo dzisiaj u mojej emocji. Tak, wczoraj, kto był wczoraj do końca, ręka na górze. No to wiecie, o czym mówię. To wiecie, o czym mówię, co się tu działo. Dzisiaj nie będzie chyba inaczej. Także wszystko przed nami. Bardzo pięknie Was witam jeszcze raz wszystkich. I ja też pięknie Państwu kłaniam. Tydzień Kultury Beskidzkiej powoduje, że w ludziach rodzi się artystyczna dusza. Jedni śpiewają albo się dopiero uczą, inni tańcują, a jeszcze inni piszą wiersze. Chcąc uczcić ten piękny jubileusz, pani Loretta Lewiak przesłała do Wiśleńskiego Centrum Kultury wiersz. Pozwólcie Państwo, że teraz go przeczytam. 60. TKB. Roz do roku to wydarzenie się odbywo, kiedy Tygodniem Kultury Beskidzkiej się nazywo i wiele ludzi do Wisły na niego przybywo. Po raz 60. się tutaj spotykamy i we Wiślańskim Amfiteatrze z folklorem się stykamy. Na przestrzeni tych roków się trochę zmieniło i kolejnych inkszych miejscowości współtowarzyszących się narodziło. Dzisio jedyną okazja podczas tygodnia takiego, co by poznać tradycje i folklor uczestników z Polski i świata całkiego. Kiejsi było inaczej. Występowały na wydarzeniu zespoły ino z pobliskich miejscowości i nie było międzynarodowych gości. Podziwać się tutaj na wiele teraz możemy i z doświadczeniami do chałupy wrócemy. No myślę, że to oddaje samokształt Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Bardzo dziękujemy pani Loretcie. Pani Loretta chyba jest tutaj z nami. Jeżeli pani może, to prosimy się nam pokazać, pomachać. Jest pani Loretta? Tak, o, jest pani Loretta. Dziękujemy bardzo. Przechowamy wiersz. A ja chciałabym Państwa, może nie tyle przekonać, bo tak jak powiedziałam, wielu z nas ma artystyczną duszę, ale zaprosić do tego, żebyście pisali wiersze, albo jakieś wspominki, albo nawet i pieśniczki, bo Zbyszek bardzo chętnie jutro kolejną przeczyta. Chętnie to drogę, także apeluję do wszystkich, bo widzę, że tu sami utalentowani ludzie siedzą, patrzę po twarzach, to każdy ta iskierka w tym oku jest, także każdy jakiś pomysł na to ma, także prosimy bardzo, jakby się komuś nudziło. Ja wiem, że się nie ma czasu tu nudzić, bo dziś, ale wieczorami. Albo w nocy jakoś go natchnęło spać, nie mogę, bo coś się na to może nad tym popracować. Także taki apel serdeczny do Państwa. Szanowni Państwo, tradycją wiślańskiej strony od kilku ładnych lat jest to, że początek koncertów popołudniowych rozpoczyna grupa tutejsza wiślańska. Nie będzie dzisiaj inaczej, bo jako jedyna oficjalna grupa śpiewaczo-żeńska nazywają się z tej zmianki, czyli po naszemu z tej izby są po prostu tajne. Z jednego obejścia, z jednej chałupy się wywodzą. No i zaśpiewają to tradycyjne, jak się to kiedyś śpiewało przy rozmaitych rodzajach pracach polowych, czy domowych, czy przy szkubaczkach, czy przy sianie, czy przy krowach pasieniu. Usłyszycie całkiem inne śpiewni, że jak teraz chętnie w radiu upuszczają. I myślę, że tu warto zwrócić już na początku. Jest pań ich sześć podobno, nie liczyłem, ale ich jest sześć. I są wśród tych sześciu pań, są cztery pokolenia.
Także wiecie, jak ta tradycja idzie we Wiśle i niech tak dalej idzie. Przywitajmy ich serdecznie z tej zbianki z Wisły.